Witam, witam gwintowników. Dzisiaj na koncie od 0 do 0 i zaczynamy sobie kolejną partię. Tym razem myślę, że zagramy sobie z Coyatel. Będziemy budowali coraz to mocniejszą talię. Takim podstawowym deckiem, do którego warto dążyć, będą oczywiście krasnale. I będziemy sobie sukcesywnie tworzyć właśnie taką metę krasnali. Myślę, że jest to jedna z łatwiejszych talii i też oczywiście jedna z mocniejszych. Także dwa w jednym, bardzo fajnie. I tutaj zobaczcie, że jest 28% więcej doświadczenia. Wyzwanie sklepa mieliśmy tutaj zakończone. I też są fajne bibeloty do zdobycia za 800 pyłu. Ja wam to wszystko pokażę, ale na początek łapeczka, za chwilę będzie beczka. I lecimy z koksem. Dajcie znać, czy poradniki wam się przydają, czym gracie, jak wam idzie i co byście chcieli oczywiście oglądać w kolejnych materiałach. Więc dzisiaj czas na Coyatel. Była kolejna jakby partia potworów, kolejna partia Królestw Północy. Teraz właśnie jakby druga rundka Coyatel. Myślę, że możemy sobie dwa punkciki przeznaczyć może w tą stronę. No myślę, że weźmiemy sobie 50, bo tutaj i tak bym nie miał na razie, więc po prostu weźmiemy na 190. Jedna beczuszka będzie. Mamy troszkę skrawków, więc no zobaczymy, co tam się uda zdobyć. Na razie 250 pyłu tylko, niestety. Więc też nie zdobędę tych ozdób sklepa, są naprawdę świetne. Tutaj możecie sobie kupić oczywiście, jeśli byście chcieli, ale te są no praktycznie za darmo, bo 800 pyłu. Jeśli ktoś troszkę pograł, no to myślę, że już to ma. To jest taka no, podwójna karta legendarna, nie? Także myślę, że fajne rzeczy na początek. Większość tutaj właśnie teraz jest płatnych, więc takie rzeczy zdarzają się dosyć rzadko. I tutaj też za pył są plansze, nie? Pamiętajcie o tym. Więc jeśli chcecie plansze, to można sobie wykupić. A jeśli chcecie karty premium, no to trzeba zbierać. Więc tak, tutaj mamy beczuszki. Beczuszki. Dzisiaj jakie bierzemy? Myślę, że warto dzisiaj z żelaznej woli, bo sporo kart z Coyatel jest bardzo dobrych. Myślę, że weźmiemy sobie tą. Mamy tutaj kolejne jakieś osiągnięcie. Niedługo będzie 10 tysięcy, ale to jeszcze troszkę. No i trzeba rozwalić. Sklep pokaże. No jest jedna karta z Coyatel. Redański łucznik. Coś pięknego. Coś pięknego. Żółw Artfein, czyli żółwiki tutaj jak najbardziej. Kawaleria, niestety już kolejny kawalerzysta, ale spoko. I Driada Zaklinaczka akurat niestety. Też mówię niestety, bo chcielibyśmy krasnale. No ale dobra, niech będzie. Zawsze to karta dodatkowa. I mamy kartę premium. Endiaga Wojownik, bierzemy tą premkę. Chociaż tutaj krasnoludzki wóz bojowy pewnie będę tworzył. Ale no, opancerzony drakar też jest kapitalny. Ale weźmiemy tą premkę. Niech ma ta Endriaga. Fajne karty. Ten wóz bojowy był fajny, drakar też był fajny. Ale no wzięliśmy tutaj premkę. Redański łucznik bardzo się przyda. To jest taki silniczek, który potrzebuje mieć pancerz, żeby co turę miał jeden punkt ataku. To jest asymilacja. A tutaj dajemy sojuszniczej jednostce witalność. Czyli możemy też zagrać to z naszym krasnalem straceńcem. Fajne. A żółwie, wrażliwość, czyli jeśli stracimy ten pancerz, no to wzmacniamy jednostkę wroga, ale to jest dosyć fajne, bo też możemy na przykład wymusić jakieś wzmocnienie na przeciwniku i wtedy zniszczyć tą kartę Geraltem. Też fajne. Jak najbardziej można takie coś stosować. No i lecimy. Lecimy. Dzisiaj trzeba troszkę pograć, żeby tego doświadczenia nabrać. Coyatel. Zobaczymy, co nam się uda stworzyć. Na początku myślę, że zrobimy sobie młynek. Mamy 10 z tej karty. Chyba Nilfgaardu, nie? Chyba Nilfgaardu, czyli 280. Więc tak, jeśli chodzi o pobudzenie, no możemy tutaj zostawić ewentualnie, ale taką domyślną umiejętnością, którą teraz się gra na krasnalach, jest tajemne echo. Ewentualnie no tutaj taktykę partyzancką, ale to bardziej na elfy, więc tutaj nie ma sensu. Zostawimy to pobudzenie, ale jeśli mielibyście kartę nowigradzką tutaj na tajemne echo, to jak najbardziej można grać.
To jest karta Nowigradzka Sprawiedliwość. Dwufrakcyjna z Syndykatu i Skojatel. Jeśli mielibyście taką kartę w beczce albo nie wiem, stworzyliście, bo to jest jedna z bardziej potrzebnych kart na krasnale, no to wtedy zmieńcie sobie tego lidera i możecie zagrać dwa razy taką kartę specjalną, bo tutaj tamten lider zagrywa kartę specjalną Skojatel podwójnie, nie? Czyli no tutaj z takich karcioch to jest zaliczane do Syndykatu, ale ona jest praktycznie najmocniejsza, nie? 12. Ewentualnie gramy sobie wodę Brokilonu, ale to w przyszłości na spokojnie. Lecimy tutaj od, myślę, że od końca i będziemy sobie na razie tworzyć krasnale. Tak możecie sobie zawsze przesortować. I od najsłabszych, czyli wrzucamy do talii straceńca. Mamy dwóch straceńców, super. Możemy sobie wrzucić dwóch agitatorów. Możemy sobie wrzucić dwóch tych harcowników, bardzo fajnie. I teraz tak, co jeszcze byśmy chcieli, żeby mieć na przykład punkty na kolejną turę, to też możemy sobie stworzyć hawekarski przemytnik. On jest za 80 i on też będzie nam dawał punkty co turę dla jednej jednostki i możemy sobie stworzyć taką talię, która będzie zachowywała punkty na kolejne tury. Także to jest, myślę, że fajne nawet na początek. Tylko też musicie uważać, żeby no nie przegrać jakoś 2-0 i żeby rywal was nie wyciągnął z tych wszystkich kart, które macie wzmocnione. Ale stworzymy sobie taką kartę. Ona będzie fajna pod archetyp właśnie tego buffowania naszej ręki. No i weźmiemy sobie jednego takiego hawekara i resztę będziemy krasnoludów tutaj dorzucać. Krasnolud. Co jeszcze możemy wrzucić? Na pewno przyda się najemnik za 30. On będzie miał jeden ładunek i za każdego krasnoluda dostaje jeden ładunek kolejny. Bardzo potrzebna karta. Możecie ją otwierać na przykład. Wrzucimy sobie kolejny krasnal. Za chwilę będziemy wyrzucać karty, ale to spokojnie. Tutaj jeszcze z krasnali, no dobry jest ten Straż Mahakamska. Też jeśli mamy sporo tych krasnali w rzędzie, to możemy sobie wzmocnić. A mogę stworzyć za 30. Będziemy mieli troszkę już tego więcej, nie? I to wszystko będziemy sobie buffować w ręce. 140 nam zostaje, myślę, że na razie nie ma co forsować. Będziemy mieli też skrawki na inne talie. Ale najlepsze karty zdecydowanie Figis. Zdecydowanie Munro, on będzie zmieniał awanturników tych na przykład z Figisa albo na przykład z kompanii Zoltana albo z samego Zoltana albo z tych wozów. Wszędzie się tutaj tworzą awanturnicy i ten Munro zamienia ich na straceńców. Z dobrych kart jeszcze no może być na przykład Barclay albo może być Zoltan. Ewentualnie jeśli byście chcieli do tego Zoltana albo Denisa, to już do woli, ale trzeba zacząć od brązów, więc tak zaczynamy. I teraz karty, które nie mają jakiejś synergii z dowódcą, no to wyrzucamy sobie tego oficera dwa razy. Tutaj ten elfi tancerz będzie nam bił za 3, więc to zostawiamy. Tutaj zobaczcie ile krasnoludów jeszcze jest na start, czyli mamy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 krasnoludów, więc jest naprawdę dobrze. I tutaj jeszcze musimy z 5 kart usunąć. No to niech będzie ten dragon, niech będzie ta pułapka. Nawet dwa razy ten niedźwiedź. Co tam jeszcze? Panterę możemy wyrzucić. I jeszcze będziemy chcieli grać jeden specjalny, ponieważ można też wrzucić karty, które mamy, jak wiecie, z naszych beczek. Ewentualnie, jeśli byśmy mieli 4 pułapki, to można zagrać ten podstęp Biorweta, który dostałem. Ale no na razie nie mamy, nie? Na razie nie mamy, muszę zobaczyć. Mamy raz, dwa, trzy pułapki. No to jeszcze w przyszłości, ale to zupełnie inny archetyp, więc na razie się tym nie zajmujemy. I teraz jeszcze wiecie co? To była Triss. Utwórz i zagraj brązową kartę specjalną z talii początkowej jednego z graczy. I teraz tak, jeśli mamy
karty specjalne, to możemy sobie też na Skojatel sprawdzić. Świetną kartą jest na przykład hartowanie. Wzmocni jednostkę o 5, jeśli to krasnolud, daj mu 2 punkty pancerza. I możemy sobie tego straceńca wzmocnić o 5 i dać mu jeszcze pancerz, nie? Więc no stworzymy już. Stworzymy, będzie bardzo mocna talia krasnoludów i będziemy mieli takie hartowanie tutaj stris telewizora. Także spoko. Nam się tutaj fajny archetyp właśnie tego całego krasnala tworzy. Pułapka miażdżąca to wyrzucimy. Możemy do Regaraja wyrzucić. No i tutaj w sumie jednego krasnala by trzeba wyrzucić też. To Agitatora najwyżej wyrzucimy i spoko, nie? Chociaż harcownika lepiej. Bo to będzie talia pod budowanie naszej ręki. To zagramy sobie w ten sposób. I też obrońcę będziemy sobie wzmacniać, żeby mieć na później. Sheldona jak najbardziej. Geralt jest Zichil, garnizon. No i spoko, mamy jeszcze nadmiarowe sporo prowizji, ale już nic tutaj nie wrzucimy, no bo w sumie się nie opłaca. Nawet te karty nie dały rady wejść. Więc na razie sobie zagramy tak, nie? Zobaczymy, jak tam dzisiaj rywale na tej 26 randze. Ale wygląda to obiecująco. Zobaczycie, jak grać na takie właśnie talie, gdzie musimy sobie buffować rękę. Zależy też dużo od coina. Jeśli macie wygranego coina, to możecie sobie pozwolić na jakieś przegrane, na zbuffowanie ręki. Rywal może spasuje później kolejną i mamy sporą przewagę. Zostawienie lidera na trzecią. Także to jest spoko. W tym archetypie oczywiście fajny byłby Brower, ale nie mamy jeszcze. Więc lecimy. Dużo gadania, ale o tym jest też ta seria, żebyście wiedzieli, co robić na początek, jakie karty sobie tworzyć. To nie jest jakieś też kosztowne, jeśli gracie na jedną talię. Okej, no. Jest pobudzenie. Zobaczymy, czy coś tutaj zmienił. 16 też już ma... na tym doświadczeniu, nie? 16 poziom. Bo wczoraj było jeszcze 25 na Wednesdayu, co ciekawe. No i dobra, to wygląda nieźle. Tu możemy sobie zejść z chówca. To na razie wyrzucimy. Ten Zichli też. No pierwszą możliwe, że oddamy, nie? Pierwszą oddamy. Na pewno nie będę grał mojego lidera. O kurczę, taka karta. No, nie ma przelewek. Dobra, to my sobie wzmacniamy te karty, które potrzebują wzmocnienia i to są krasnoludy oczywiście. Będę zjeżdżał z tego hufu, który się po prostu wysypuje. No i pierwszą możemy oddać tak na dobrą sprawę. Bo on jeśli to wzmocni, no to... to już zobaczcie, że będzie grubo. I teraz tak, to jest karta, która na rozkazie wzmacnia lub daje tarczę po drugiej stronie. Jakby tu była karta, to daje tarczę. Ja sobie już zjeżdżam z tego. Bo za chwilę jak on się rozpędzi, to będę musiał to w miarę szybko spasować. No nie jest komfortowo, ale myślę, że damy radę jakoś. On też jeszcze lidera nie użyje. Nawet nie ma takiej potrzeby. No zobaczymy, na pewno Geralt się przyda. Fajnie, gdybyście dobierali Sheldona w pierwszej rundzie. To by było naprawdę świetnie. Buffujemy sobie... no niech będzie ten. Raczej on zostanie. Tutaj pamiętajcie, że Trapper jest fajny też, jeśli macie więź, czyli dwie karty. Zagrywacie jednego i druga karta ma cztery witalności, nie? No tutaj widzę, że ma łeb na karku gracz. Może będzie pierwsza porażka. Ja już zagram tego krasnala, bo myślę, że i tak muszę troszkę tych punktów położyć. Nie będzie grany Zichil. Tutaj te goldy też nie i te trzy karty też nie. Tylko zobaczmy, co tu się wyprawia, bo tu będzie 31. Ja to muszę spasować w sumie. Tak, musimy to spasować, bo on będzie tu się buffował, ja już go nie dogonię. Także pamiętajcie, czy możecie sobie pozwolić na rzucanie kart. Obliczcie mniej więcej, ile tutaj macie punktów.
w czterech kartach, które mógłbym dorzucić, czy nawet trzech? Trzech. Więc no, w trzech kartach nawet bym nie robił tyle punktów, więc nie ma co marnować też, nie? Jedno hartowanie wyrzucimy na razie. Bo tutaj i tak będę miał stris, także niech się nie podwaja. No i wyrzucimy tego trapera. Mamy jeden silniczek z najemnika. Zobaczymy, czy będzie forsował, czy będzie używał lidera. I tak dalej, i do tego dobierzemy strategię. Możliwe, że będę tutaj przemytnika wrzucał. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No to ciekawie. Musimy się trzymać razem. No to ciekawie, bardzo forsuje. Forsuje na 2-0. To jest na bliskie starcie. Eskel będzie się wzmacniał co turę o 1. No, nieciekawie. Obrońca ma hakamon. Niestety tutaj nie dostaje punktów. No to cóż, bierzemy straceńca. I będziemy... Będziemy próbować to niszczyć, ale tu może też zbuffować, więc zobaczymy. Zobaczymy. Też Zihil mógłby się przydać nawet już teraz. Jest hartowanie. Hartowanie tutaj. Oj, proszę państwa, jest nieciekawie. Jest bardzo nieciekawie. Ja w tym momencie muszę użyć mojego lidera. Muszę użyć lidera i... Zagramy sobie to. Chcesz powąchać mojego tutora? Tu będziemy niszczyć. On ma 2 punkty co turę, nie? Tu sobie wrzucimy później hartowanie Striss. Ale jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Nie wiem, czy ten Zihil mi zostanie. Raczej nie będę go w ogóle grał. Zanosi się na burzę. No, fatalnie. Dobra, my sobie buffujemy. Nie ma towaru. 1 punkt. Tutaj on ma 2 ataku. Musimy też oczywiście wykorzystywać naszego krasnoluda. Fajnie by było zniszczyć Eskela, bo ten obrońca to już niestety wywinduje w kosmos. Czyli teraz... Oj, piorun. Zleci piorun. No to musimy zrobić w ten sposób. Tego zniszczyć. Dobra, mamy 1+. Tu jeszcze będzie strzelało, czyli teraz gramy Triss. Będę miał hartowanie. Ale jest bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. On będzie miał pobudzenie na 3, jeśli w ogóle do niej dojdzie. Albo teraz już zagra to pobudzenie na 4 karty. No, zrobiły się schody. Dobre tutaj jednostki. A Wallaha ma. No to widzicie, grają tutaj na 1. Na 1, proszę państwa. Archetyp, 1 talię. Czym mogę ci pomóc? 3. Zdecydowanie to. Dobra, mamy przewagę. A on tutaj wrzucił mróz, czyli będzie mi zadawał obrażenia przez 4 tury. O 2 punkty, no najsłabszą jednostkę. Czyli teraz krasnolud, oberwie. No mamy jeszcze tutaj na tym straceńcu punkty, ale muszę jakimś cudem zachować Zihil. Czyli tylko te karty mogę położyć, nie? Jest Okwist. Nie wiem, skąd on ma te karty. Może kupił jakiś pakiet. Zadaj wszystkim wrogim jednostkom, trzeba bardzo uważać. No to tak, używamy sobie tego krasnala. Teraz tak. No on już mi tak i tak zniszczy tutaj tę kartę. Jest 4. Dobra, 30, 27, 2 jeszcze punkty tracę. Tu jest 3 ataku i tu jest 4. Mam nadzieję, że jeszcze to zrobimy jakimś cudem. No nie wierzę, skąd on to ma? Wszystko dobrał? Dobra. Teraz na bliskie ciśniemy tę kartę. Jest 30, 29. Ja mam ostatnią kartę, może być 2-0. Ej, serio, może być 2-0. Okej.
się! Dobra, jakoś się udało. Mamy jedną kartę. Zniszcz legendarnego wroga zwykłym sojusznikiem. Czy ja mogłem ten Zihil? Chyba nie, nie? Nie, Zihil nie mogłem. O kurczę. Ja nie mam lidera. No ten Zihil musimy wyrzucić. On jest tylko dobry na krótką rundę. To jest fajne. No to teraz... Kurczę, potrzebowałbym jakiekolwiek buffy. O, Pawko, no nieźle. Tylko u mnie, wszędzie pory. Zobaczymy, co on ma, ale wygląda piekielnie mocno. Piekielnie mocno wygląda ten przeciwnik. Tu naprawdę musi grać tylko na jedną talię wszystko. No i to właśnie będą schody w tej naszej serii. Bo my już wydaliśmy punkty na trzy różne talie. No i nie jest tak kolorowo, nie? Tyle co mogłem zrobić, to zrobiłem. Okej. Teraz ceniec, dwa punkty spawko. Tu jeszcze jeden punkt. Nie chciałem wrzucać garnizonu, bo tutaj też punkty będę tracił. I teraz nie wiem, czy tego obrońcę, czy garnizon wrzucić na pawko. Lepiej od razu się poddaj! Bo to mi w sumie nic nie daje. To zrobimy w ten sposób. Zrobimy w ten sposób. No i on może mieć oczywiście Geralta, nie? I to jest problem. Więc tak czy tak wrzucę na obrońcę. O kurczę! No nie wierzę. Iris. Smutkiem. To nieporozumienie. Iris, czyli ściągnął mi pancerz i wziął te punkty. Nieporozumienie. Wrzucamy tu. Strzelamy. I teraz jeśli ma Geralta, oczywiście wygrał. Geralta ma. Jakieś ostatnie słowa. Nie mam pytań. Pierwsza przegrana, ludzie. Pierwsza przegrana. Czyli można przegrać. Można przegrać. Uhuhu, dziewiąty poziom. Musimy się odegrać, proszę państwa. Musimy się odegrać. I tutaj punkcik. Okej. Punkcik do wydania. Będziemy mieli jeszcze beczułkę. Czyli... No, niech będzie tu. No, widzicie? Pierwsza porażka. Gość w sklep. Brawo. Sklep. Brawo dla przeciwnika, sklep. Ale... No tak to jest, tak to jest, jeśli ktoś inwestuje w talię, a on miał takie goldy, że to aż dziwnie patrzeć. On miał tam takie goldy. Nie wiem skąd to miał, czy kupił jakiś pakiet. Na tym poziomie myślę, że nie zrobiłby. 16 poziom miał, to nie ma szans, żeby tyle legend zrobił. Ciekawe, co jest w środku. No więc widzicie. Fajnie, fajnie. Łowca niewolników pod asymilację. Kościany, tutaj się nie przyda. Jazdę to już znacie. O, będą dwie jazdy, więc możemy sobie w kapę wrzucić. Uczta. No, nie wiem czy się przyda, ale na razie spoko. Wronie oko. Wronie oko. Wszystkie karty premium, co ciekawe. Piechurzy, tutaj znamy tę kartę. Marudera nie widzieliście jeszcze. On po prostu bije 3 losowe obrażenia. I bierzemy. Bierzemy, ale dzisiaj premki. Bardzo ładnie. I to co? Jeszcze raz. Ależ mnie zaskoczył przeciwnik. Na 26 randze takie ewenementy. Policzcie też, jeśli możecie, ile on miał goldów. I to nie z talii początkowej. No super. I też wydaje mi się, że to wszystko z beczki poleciało. Bo one nie były takie jakieś pod talii, one w ogóle nie były skojatel, tam było sporo neutrali. Jak Avalach, jak Yennefer. Także chyba poleciały jakieś beczuszki. Ładne. Gramy na potwory na moc natury, okej. No to dobra. Będziemy sobie próbować budować rękę. To się bardzo przyda. Tu mamy aż za dobre karty. No ale cóż zrobić, no jak są dobre, to niech będą dobre.
Zobaczymy, czy też odpuszczać pierwszą, czy na przykład takiego pawko wrzucić i troszkę sforsować pierwszą rundę. No zobaczymy, zobaczymy. Ale pierwsze koty za płoty. Pierwsza porażka. Myślałem, że w ogóle nie przegram w tej serii, ale no. Jednak to. To, że nie mamy jednej mocnej, to wiadomo, że zawsze będzie odstawało, nie? Aż nie stworzymy jakiejś super mety. Rzucamy na Sheldona, to będzie miał już 5 punktów. I tak szczerze nie wiem, co tu grać. Może jednak ten pawko. Bo tutaj obrońca zdecydowanie pod lidera byłby spoko. Zagramy tego pawko. Też bez Triss i bez Geralta będę musiał grać. A tutaj Triss. O kurczę, fajnie, że zużył tego utopca. Dobra, niech będzie pawko. Bo tutaj Triss i Geralta jak położę, to będę tracił punkcik później, nie? Teraz bym musiał na Skojatel. No ale pokrzepienie, u niego pokrzepienie. Szkoda, że tego utopca wywalił. Bo to by mi przeniósł tę kartę i bym już nie mógł używać umiejętności. Okej, okay, Wiwerna. Szczerze ja nie wiem, czy nie zbuffować sobie tego. Ale dobra. Robimy w ten sposób. I robimy w ten sposób. I albo mu wyciągamy Geralta, bo później i tak obrońca będzie bardzo, bardzo rósł. Więc to jest też spoko opcja. Ten Zichil jest, kurczę, słaby. Zichil jest słaby, bo mamy tylko właśnie Krasnoluda i pawko z atakujących, takich co turę. Okej, jest niedźwiedź. To teraz tak. Jak już gramy ostro, to niech będzie mile. Chodźcie za mną, tędy. Niszczymy mu to wszystko z pokrzepieniem. I zostaje tylko larwa. Zostaje tylko larwa. Gdzieś będzie musiał użyć tej przewagi taktycznej. Wtedy wjedziemy z Geraltem, najpierw zadając obrażenia pawko, nie? Oczywiście on ma tego lidera, ale też mamy super finishera. Ta karta zrobi 12 z liderem, nie? Więc powoli, powoli może rzucać, okej, okay. Zobaczysz, co poleciało. Powoli może rzucać właśnie tą przewagę. My sobie oczyścimy. Dostajemy 5 punktów, czyli bliskie starcie. Oczyszczamy. Teraz dajemy tutaj. Nadal przy daniu 5 punktów będzie 9. Prawdopodobnie nie ma Geralta w ręce, bo już by wcześniej mi zniszczył tego pawko. A też zabezpieczamy się na później, nie? Żeby ewentualnie jakby go miał, no to już bym stracił tą rundę, a i tak mam tego coina, więc nie jest źle. I czy on wykorzysta tą piątkę? Nadal nie wykorzystał. Nadal nie wykorzystał piątki. Zrobimy tak. Kurczę, no ten Sheldon jest piekielnie mocny. A dobra, niech będzie. 27-22. Gdziekolwiek wrzuci piątkę, to Geralt ściąga. Najwyżej wygramy pierwszą, no i tyle. I zobaczymy, spróbujemy później na karcie do przodu to wygrać. Ale też nie będzie łatwo. No te 8 punktów to jest coś, a tutaj już zostały mi brązy, nie? Zainwestowałem bardzo mocno. Bardzo mocno zainwestowałem, dużo mocniej niż on. Też nie wszystkie najlepsze karty. Ale może się to opłaci, idąc karty do przodu, nie? Teraz mamy Geralta. Na 9, więc no będzie miał problem. Fajnie, gdyby zagrał kartę, okej. Okay. Dominacji nie ma. Przestrzeń nie mają przed nami tajemnic. Więc tak, robimy w ten sposób i robimy w ten sposób. 30-20, nie powinien mi teraz przebić, chociaż ma tutaj jeszcze pokrzepienie. Ewentualnie jakiś duży stwór z dziesiątką. No jest pas, no to dobra. Zainwestowałem wszystkie goldy.
Zainwestowałem wszystkie goldy. I teraz będziemy musieli to spasować. Później mieć długą rundę, żeby tutaj dostać jak najwięcej z lidera, nie? Te karty są spoko. Ewentualnie to sobie zmienimy. A niech będzie ten Zichil już, nie? Teraz pasujecie. Można to oczywiście grać, ale wtedy nie macie karty do przodu. Prawdopodobnie on by cały czas przebijał. A my musimy tutaj mieć podwójne ostatnie słowo. Ważna karta to będzie najemnik. Fajny byłby hufiec również. No już nic fajnego tutaj nie ma, nie? Ewentualnie straceniec pod obijanie. No, straceniec by się przydał i najemnik, żeby obijać sobie z Zichilem. No i teraz na 9 kart wjeżdżamy. Ten Zichil, no, nie zrobi już dużo, ale... No lepsze to niż brąz za 5, nie? Tak myślę. Bo tutaj jest jakiś potencjał na 2, na 3. Może się uda na jakiś Neckera coś tam zrobić. Okej, jest ghoul. Na 4. No boję się finishera oczywiście. Finisher będzie za kilkanaście punktów u niego. Więc my musimy mieć tą długą rundę, żeby wyciągnąć punkty. Okej, dwa razy stracenie jest bardzo fajnie. Jeszcze mamy... Dobra, zostawiamy. Jeszcze mamy tutaj tris oczywiście na... tym hartowaniu. No nie było najemnika, ale też nie chciałem się zaciągać hufcem drugim. To ma synergię wszystko, więc nie ma dramatu. Zaczynamy sobie z Zichila, później z Havekara i później już straceńców, nie? Dalej obrońców, a tego chówca na koniec nawet i elfiego. Na początku jak najszybciej silniki, żeby generowały punkty. O i świetnie, mamy Neckera, świetnie, dla nas super sprawa. Tak, a i tu, żebym nie zapomniał, to i tak jest... O, mam jakiś kontrakt. To i tak jest bez jednostki, więc wszystkie karty sobie wzmocniliśmy. I tutaj świetnie, że mamy dwa punkty już na następny atak. No tej karty się nie gra już teraz. Kiedyś wyobraźcie sobie, że ta karta nie miała odnowienia. Nie miała odnowienia. Tak, nie miała odnowienia. To był największy postrach Gwinta, kiedy wychodził rok temu. Potrafiło robić po 10, nie? Potrafiło robić po 10 ataków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masakra totalna. Dobra, teraz mamy 2. My sobie zaczynamy z tego. I teraz już niech to będzie straceniec. Tutaj trochę punktów może z tego będzie. 2, 3, 4, 5, 6. No spoko, nie? Szkoda, że już nie mam Sheldona, byłby piekielnie mocny. Ale no. Nie jest źle. Teraz tak. Albo sobie gramy Elfiego i już niszczymy tego Neckera. Też możemy tak zrobić, bo tu jest 2. Dobra, zrobimy w ten sposób. Trochę mi tego szkoda. To nie, to zrobimy inaczej. Kurczę. Nie za dobrze. Myślałem, że w jakąkolwiek tutaj dwójkę trafi. No szkoda. Bo chciałem później mieć trójeczkę, nie? Ale no bardzo źle. Teraz już musimy zrobić w ten sposób. Dobra, mamy dwójkę. 17, 11. On z karty do tyłu, pokrzepienie dwa razy i lider. Średnio. Średnio to wygląda. Tutaj na 3, czyli to będziemy grali później. Teraz dwa razy obrońca. Tutaj sobie ubezpieczę lejny, żeby mieć podkupca. Okej, już Ozreal na 8. Tu jest 5. Chcesz powąchać mojego topora? Kurczę, zniszczył mi pod to. Masakra, mam straszne RNG. To co? Dwie porażki dzisiaj.
25-17. Może będą dwie porażki, zobaczymy. Oczywiście gramy teraz, kurczę, dziewiątka. Masakra, dwie porażki. Dobra, tu i tak musimy strzelić tą siódemkę. Nie będę tutaj zniżał tego pokrzepienia. Ale fatalne RNG mam. Nic nie zrobię. Teraz Triss, żeby tutaj przedłużyć tutaj pancerz. Będę miał do końca jakby gry strzały. Ale on ma jeszcze 8 punktów. Gdyby ten Zihil jakoś wchodził, to spoko. Ewentualnie możemy teraz zagrać jeszcze elfa. No, to zrobimy tak. Zagramy sobie elfa. Strzelimy tutaj w piątkę. I tu będę miał później trójkę, nie? Żeby trochę tych punktów z Zihila jeszcze wyciągnąć. O kurczę. On nie zniszczył tego. No dobra. Dobra, zrobimy to. Czas rozpocząć taniec! A, bo tu za chwilę to będzie. Dobra, to w sumie zepsułem. No, to zepsułem. Bo mogłem sobie zagrać na strzał, ale zapomniałem, że jest cooldown. Dobra, nieważne. I tak spasował. No to my już nic nie gramy. Ale to byśmy wygrali, nie? Bo tutaj mamy... tutaj mamy to hartowanie. No teraz byśmy wygrali, więc... spoko, może być. Może być. Także tutaj na ludzie. Mahakamski nowicjusz już. O kurczę. Myślałem, że będzie tutaj trudniej. Myślałem, że będzie trudniej. Ale spoko. Ależ my tu mamy kontraktu. Pogratuluj 10 razy. Wydaj rozkaz 100 jednostkom. O kurczę. I wygraj 10 rozgrywek. 4 punkty nagród. Świetnie. Za chwilę będzie też 10 poziom, ale to już następnym razem. Było dzisiaj gorąco, co? Ale Talia, no, daje jeszcze jakąś radę na tej 26 randze. Niemniej pamiętajcie, że jeśli chcecie grać optymalnie, wrzucajcie wszystko w jeden deck. Zobaczcie, co wam się podobało. Przejrzyjcie właśnie te wszystkie przednie odcinki, które byście chcieli talię rozwijać, i ładujcie właśnie w jedną. Myślę, że tak będziecie wygrywać praktycznie tutaj wszystko. Bo te zasoby, które mamy, no, wydałem na różne frakcje, nie? Zobaczcie, jakie mamy karty. Jakie mamy już karty. Frakcja obojętnie. I posiadane, nie? Posiadane, fajnie. Tutaj są zestaw startowy. Tyle kart już dostaliśmy z beczek, zobaczcie. Czy tam stworzyłem, to jest podstawowy set. Tutaj nic nie było na start. Z wojenki nie mamy, z krwawej klątwy nawet tyle kart już stworzyłem. Z syndykatu się jedna trafiła. I z żelaznej woli, nie? A gramy dosłownie chwilkę, tu mam 6 godzin chyba na tym koncie. I tyle kart już porobiłem. Wszystkie karty, już mamy tyle. Naprawdę dużo. I gdybyście to wszystko wrzucili w jedną frakcję, no to jest potęga. To już powoli na tej 20, nie wiem, trzeciej randze macie metę. Tak powoli, bo to jeszcze goldów wybrakowało, nie? Ale no, tak to się prezentuje. Następnym razem zajmiemy się chyba Nilfgaardem i dzięki wielkie za oglądanie. Łapkę zostawcie, jeśli wam się podobało. Do następnego. Hej, hej, hej.